kochani, witam Was serdecznie w moim kolejnym filmiku. Dzisiaj porozmawiamy sobie o pielęgnacji moich włosów. Może zacznę od tego, jakie moje włosy są. Są długie, to po pierwsze, mega długie. Ja mam chyba te włosy do pasa. Teraz są w naturalnym kolorze, aczkolwiek ja je 8 lat farbowałam na brązowo. Potem już prawie to do czarnego dochodziło, także... Tak, ja poczekajcie, bo teraz się przypomniało, że fajnie byłoby Wam pokazać pewne zdjęcie, które mam jakby przed i po, jak ta właśnie moja fryzjerka, no nie moja fryzjerka, aczkolwiek, czekajcie, bo nie wiem, gdzie to mam, bo na Instagramie, jaką przemianę zrobiła mi z moimi włosami. No ale wracając jeszcze do tego, jakie mam włosy. Włosy mam też niejednokrotnie rozjaśniane w trakcie tych 8 lat, czy tam 9. Wiecie, jak było się za dzieciaka, to ja sobie tutaj spód włosów rozjaśniałam po prostu z kuzynką farbą, jakoś tam jakimś rozjaśniaczem z drogerii. Wiem, że spaliłyśmy sobie totalnie włosy tutaj z tyłu, potem nakładało się zielony albo niebieski toner. Kupowało się ten Allegro, te tonery i tymi tonerami robiły się włosy. To też wiem. Miałam też potem znowu brąz na całych włosach, potem miałam ombre, potem miałam jeszcze rudości, miałam czerwone włosy. Ja naprawdę miałam chyba każdy kolor tęczy na moich włosach, no to był. Potem właśnie znowu brąz. No i zrobiłam sobie takie... Boże, bo ja sobie ciągle sama farbowałam. No i wiecie, jak ta farba w drogerii, no to ona trochę za długo przetrzymana, bardziej zmienia się w czerń niż w brąz. Potem poszłam do fryzjerki i mówiłam do niej, że właśnie w Polsce i że chcę zejść do mojego koloru blondu. Ona oczywiście, że nie, to jest niemożliwe. Także okej. To zrobiła mi pasemka i powiem Wam, no było ładnie, fajnie, pasemka mi zrobiła, podcięła mi włosy. I spoko, aczkolwiek dalej żyłam, wiecie, ze świadomością, że chcę wrócić do swojego blondu, bo po prostu chcę, mam dość farbowania, wiecie, co 3 tygodnie, bo moje włosy naprawdę szybko rosną, więc mam dość farbowania co 3 tygodnie, żeby rostu nie było widać. No i postanowiłam, że pójdę, umówię się do takiej fryzjerki tutaj w Holandii, Polki, no ale właśnie w Holandii. I nie wiem, czy Wy to zobaczycie na telefonie. Patrzcie, to są moje włosy, przepraszam za paznokcie albo za brak, to są moje włosy, no przed, zobaczcie na końcówki. Ja jeszcze, aha, szybciej jeszcze miałam trwałą, to nie wiem, czy te końcówki tej trwałej przypadkiem nie pamiętają. No i tak mi zmieniła na jednej wizycie. Na jednej wizycie. Osiem godzin, co prawda, już się zablokował telefon, 8 godzin siedziałam, ale powiem, było naprawdę warto. No tak, moje włosy jeszcze miały trwałą, co jeszcze miałam w tych włosach? Chyba, no ombre mówiłam. To ombre była trwała, naprawdę miała trwałą. Nie wiem, czy pamiętacie, jak ktoś kiedyś wróci tam do jakichś tam filmów z x lat przed, nie, z 3 lata, nie wiem, ile ja nagrywam nawet, ale to jeszcze miałam, nie miałam trwałe jako trwałe, bo ja o to nawet nie dbałam, bo wiecie, takiej świadomości nie miałam, ale przepraszam, tam widać, że one są takie jeszcze troszkę na końcówkach pokręcone, gdzie nie gdzie. Także właśnie tak to było i dziękuję bardzo tej fryzjerce tutaj z Holandii, że no tak ładnie uratowała mi włosy, nawet mi ich dużo nie ścięła, tutaj nie widać, ale ja poprosiłam o 10 cm. Mogłam poprosić o dużo więcej, bo już mnie denerwują, że one są takie długie. No i teraz przechodzę do pielęgnacji. Ja nigdy nie miałam jakoś super problemu z włosami, oprócz tego, że one mi się plączą i to po prostu masakrycznie. Jest teraz taki wiatr na dworzu, że jakbym wyszła w wyszczesanych włosach, wyszła na ogródek i wróciła, to miałabym taki kotun, rozumiecie, o co chodzi? Nie wiem, czy ktoś ma też taki problem z włosami. I to nieważne, czy ja nakładam milion odżywek, czy cokolwiek, one zawsze takie były.
No i teraz pokażę Wam taką esencję pielęgnacji, którą mam. Nie używam nic specjalnego, tak mi się wydaje. Po prostu myję i odżywiam włosy. Ale no, pokażę Wam. Szampon. Ja szampon używam byle jaki, byleby był. Po prostu, żeby umył mi włosy. Tu mam akurat Garniera i ona ma straszny osad od wody, bo mamy straszną wodę tutaj w Holandii. Po prostu zwykły szampon z Garniera. Ale też mam taki, ten szampon specjalistyczny, co kupiłam, on jest strasznie ufajdany. Właśnie jak u fryzjerki, jak ona mi zrobiła te włosy, powiedziała mi, żebym kupiła sobie fioletowy szampon i kupiłam u niej od razu. To jest 1 litr, tak? Litr szamponu naprawdę chyba na całe życie mi starczy. I jest naprawdę fajny. Jedyny problem, pofarbuję Wam totalnie wszystko na fioletowo. Wszystko! Bo ja już nawet ufajdałam sobie ściany w łazience na fioletowo i musiałam je szorować, ale to tak szorować, że nawet prawie farbę zdarłam w jednym miejscu ze ściany, bo ten fiolet nie chciał zejść. Także uważajcie, jak myjecie, jak macie jakieś takie fioletowe szampony, to uważajcie, jak myjecie sobie włosy. Ja teraz praktycznie nie myję tym szampanem, jestem przestraszona, żeby sobie nie pobrudzić łazienki znowu i żeby nie zniszczyć łazienki, może tak. Ja to trzymam z 2 minutki na włosach, wiecie, takie spienione i zmywam, po prostu, znaczy spłukuję. Nie używam już potem żadnego szamponu, no chyba, że nie mam włosów na przykład 5 dni, bo pro tip albo nie pro tip, po prostu jak rozjaśniacie włosy, to one magicznie się nie przetłuszczają. Albo ja tak mam. Ja myłam włosy kiedyś, jak miałam brązowe, byłam brunetką, to myłam włosy co drugi dzień. I po prostu ja już na drugi dzień nie mogłam z nim wytrzymać. A teraz używam też suchego szamponu od czasu do czasu, ale suchego szamponu używam od czasu do czasu, chyba tu akurat z Batisty. Ale ja 4-5 dni nie muszę mieć włosów. I tego piątego, jak już chcę przetrzymać, to używam sobie suchego szamponu, ale nie musiałabym. Znaczy, jakbym nie szła do pracy, to pewnie bym nie użyła. I pewnie bym nie umyła włosów. Wiecie, dużo zachodu jest z myciem takich długich włosów, także unikam. Ale tu mam akurat Batiste, miałam też szampon ten suchy z Eco Cery. Jak mi się wydaje, ale pompka w nim sam koniec już tak szwankowała, że musiałam sobie wysypywać, ja nie wiem, czy wiecie, o jaki chodzi, ale wysypywać sobie po prostu suchy szampon na rękę i wklepywać we włosy. Także to są szampony, oczyszczanie, aczkolwiek mam jeszcze coś. I mam taki peeling stopy, to już praktycznie końcówka, nie wiem, czy mi na 2 razy może starczy tego peelingu. I to jest Topa Dermo Hair Peeling, trychologiczny peeling do skóry głowy. Włosy każdy rodzaj, skóra głowy wrażliwa, każdy rodzaj. I to jest z kwasem glikolowym, trawą, cytryną i aloesem. I co to robi? Skutecznie oczyszcza i regeneruje skórę głowy, usuwa wzrokowo-ciały naskórek, zanieczyszczenia i środki do stylizacji. Redukuje wydzielanie i zapewnia długotrwałą świeżość. Przywraca równowagę i poprawia kondycję skóry. Działa antybakteryjnie, łagodzi świąt i podrażnienia. Pobudza naturalne mechanizmy regenerujące skórę, nawilża i koi. Ja uważam, że to też odmieniło taką moją pielęgnację skóry głowy. Ja nigdy nie używałam nic na skórę głowy, aczkolwiek tak przeglądając jakąś tam drogerię internetową, zobaczyłam, że właśnie jest coś takiego. A kiedyś szukałam, było bardzo ciężko, żeby coś takiego znaleźć. No i jak to znalazłam, zamówiłam i od czasu, kiedy to używam, mam wrażenie, że nie tylko moja skóra głowy się tak nie przetłuszcza, nie mam problemów z upierzem, nie żebym miała jakoś szybciej, ale pojawił się, czasami zdarzał się, nie mam w ogóle upierzu i mam wrażenie, że te włosy rosną zdrowsze, nie wiem, czy to tak można nazwać, ale no włosy rosną na pewno zdrowsze. Co mam dalej? Odżywki. Pielęgnacja. Mam odżywkę. Akurat pokończyły mi się te wszystkie do pary. Ja używam przeważnie, jak wiecie, kupuję szampon, to kupuję od razu odżywkę. Ale mam jeszcze teraz w zapasie, miałam dużą odżywkę z Kalosa, tą keratynową. Ja ją uwielbiam i moje włosy ją po prostu kochają. Ja muszę sobie zamówić, bo już dawno jej nie używałam i po prostu zapomniałam,
kurczę, wyostrzy. Po prostu zapomniałam, jak ona jest dobra i jak moje włosy ją kochają i jak wydajna jest. Ja po prostu... Boże, wszędzie mam włosy, zobaczcie. I tak właśnie, włosy mi wypadają też, nie wiem od czego to tam zależy, ale... no i moje włosy ją uwielbiałam, ona pachnie mega i jest mega wydajna. Włosy po niej pachną też, a kosztuje, Jezus, nie wiem, pewnie z 20 zł, nawet nie. Cudo, cudo. Więc nawet nie będę mówić, bo i trzymam odżywkę, tak? Wiecie, myję włosy, nakładam odżywkę, myję siebie i spłukuję odżywkę. To nie wiem, ile. Bo to zależy, ile czasu pod prysznicem siedzieć, ale mniej niż 10 minut. Trzymam ją na włosach, tak staram się, wiecie. I nakładam od skóry głowy. Ja się nie pitolę z tym, żeby nakładać od uszu czy coś tam. Ja nakładam od skóry głowy po same końce i nie mam problemów z tym, żeby mi się włosy przetłuszczały. Stylizacja. Albo nie stylizacja, bo ja nie stylizuję włosów, ale wiecie, taka dalsza pielęgnacja. To mam serum. To jest L'Oreal Professionnel Serie Expert Primrose Oil. Ale ja mam to naprawdę już 100 lat. To jest 125 ml, wyobraźcie to sobie, można to długo używać. Ja używam tego serum... Wylosz się. Ja używam tego serum... zaraz po umyciu włosów, wiecie, jak one są jeszcze mokre, to wtedy właśnie używam tego serum. Można je użyć też na suche włosy. Nie ma żadnego problemu, on wam nie przetłuszcza jakoś tam, znaczy jak nałożycie cholerę, to wam przetłuszczy włosy. Ale tak normalnie, pompka, ja nakładam czasami dwie, bo mam bardzo długie włosy, wiecie, to nakładam czasami dwie pompki i naprawdę spoko. Nie tam, żeby nie wiadomo co robił, ale jest okej. Mam też, Boże, jakie brudne, ale to powinno być opakowanie. Aż wstyd. I to jest... aha, już wiem dlaczego. Był odkręcony. Nie. Mam tutaj serum na skórę głowy w sumie też. I to jest Topa Dermo Hair Wypadanie. Serum stymulujące odrost włosów. Oczywiście musiało mi się wylać. Odrost włosów. Ja może nie, że odrost... To z bazylią, korą kasztanowca, chinowiec i mira. Pachnie bardzo średnio. Nie lubię tego zapachu, nie żebym tam, wiecie, połała miłością. I on tutaj stymuluje wzrost włosów, zapobiega ich wypadaniu. I po to to kupiłam. Przywraca gęstość i zdrowy wygląd. Zwalcza oznaki starzenia włosów, takie jak łamliwość, suchość i matowość. Przeciwdziała pierwszym objawom łysienia. To jest po przerzedzeniu włosów oraz utracie włosów osłabionych niedoborami diety czy zmęczeniem. I moje włosy wypadają na potęgę. Ja naprawdę w łazience to czasami mogłabym chyba peruki robić i nie wiem od czego. Ja, no może dobra, nie wiem, jakoś super cudownie. Boże, jak się ciemno zrobiło. Przed chwilą słońce było. Dobra, streszczam się. I nie wiem, jakoś cudownie, ale zawsze, no tylko nie wiem. Nie wiem, od czego mi wypadają włosy. Jeżeli wiecie, od czego mogą wypadać włosy. Mam nadzieję, że ktoś wie i może mi doradzić. Od czego mogą tak drastycznie, tak na potęgę wypadać włosy? Po prostu ja tych włosów mam wszędzie i jak sprzątam, czy jak cokolwiek robię, o, już są poplątane. Ja po prostu, o, nie wiem czy widzicie, ale one mi po prostu wypadają przy przeciągnięciu włosów. Wiecie, jak rękoma przetresuję, to chcę właśnie też dlatego te włosy ściąć jeszcze krócej, żeby może one są za bardzo obciążone, nie wiem. Trzy produkty mi zostały. Coś, co używam od razu po umyciu włosów, to jest szwarcskop, gliskór i to jest ekskluzowa odżywka regeneracyjna. Dwufazowa. Musicie ją wymieszać, ja nie wiem, czy już mam jednofazową, ale używam ją 100 lat już. Znaczy, zmieniam odżywki, ale nagminnie zawsze używam jakiejś takiej odżywki. Czy to jest ta szwarskopa, one są najlepsze dla mnie. Czy jakieś tam inne z innych firm, bo jest... No ze wszystkiego macie chyba takie dwufazowe odżywki. Bez spłukiwania.
po umyciu włosów, żeby te włosy dobrze rozczesać, albo żeby one... To jest natychmiastowe rozczesowanie, wygładzenie i miękkość. Ja po prostu, żeby to rozczesywanie mi szło jeszcze jako tako, to by było super. To nawet, bez tego też w ogóle nie rozczeszę włosów. Kolejny produkt mam Johna Frieda i to jest coś takiego, co raczej z niej wypałem. Nie wiem, czy to macie i nie wiem, czy się ze mną zgadzacie, ale to jest John Frieda Sheer Blonde Go Blonder Controlled Lightening Spray. I to tyle powinnam o tym powiedzieć. Ja to używam za każdym myciem włosów i suszyłam suszarką te włosy. Bo tu jest napisane, że jak suszycie suszarką, to efekt jest lepszy i lightening for 8 shades. No, chyba na mojej dupie, bo ja tego nie widzę. Także nie polecam, nie kupujcie, nie wydawajcie tych pieniędzy, lepiej sobie pójdźcie do fryzjera. Bo to jest w ogóle bez sensu, nie wiem ile to kosztuje, tutaj to jest chyba 10 euro. I mam jedyny lakier do włosów i go czasami używam i to jest niewiele diamondowy lakier. I piątka, tak? Piątka. I tyle. I tyle. To sami lakier. A tak to wszystko inne... No nie mam nic innego, bo ja przeważnie chodzę w kucyku, w jakiejś warkoczu, w związanych włosach. Po prostu nie lubię w rozpuszczonych, ponieważ mi się tak plączą. Także to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Oczywiście, jeżeli macie coś do powiedzenia, to komentujcie, lajkujcie film i subskrybujcie mój kanał, bo mam nadzieję, że rozkręcę się z tymi filmikami i będą te filmiki regularnie w końcu. Także trzymajcie też za to kciuki. Oczywiście zapraszam do kolejnego mojego filmiku. No i do zobaczenia. Pa!